W tej lekcji zajmiemy się zasadami podczas wprowadzania tekstu do dokumentu Worda. Klawisza Enter używamy w celu zakończenia akapitu, czyli jeżeli chcemy zakończyć jakiś akapit i zacząć kolejne zdanie, wciskamy klawisz Enter. Poszczególne wyrazy należy oddzielać od siebie pojedynczymi spacjami. Nigdy nie zostawiamy spójników na końcu wiersza. Stosujemy w tym celu tak zwaną twardą spację, czyli Ctrl plus Shift plus spacja. Przed znakami przestankowymi, czyli przecinkiem, kropką, dwukropkiem i tak dalej, nie należy stawiać spacji, ale umieszczamy ją po tych znakach. Przed nawiasem otwierającym należy umieścić spację, natomiast za nim już nie. W przypadku nawiasów zamykających, przed nimi nie daje się spacji, a po nich powinna się znaleźć. Tworząc listy numerowane, należy używać opcji punktory lub numerowanie. Nigdy nie robimy tego ręcznie. Zapraszam Cię do następnej lekcji.